Siemanko, z tej strony Dziewiś, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Na samym początku stawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, bo będzie mi bardzo miło. Napiszcie w komentarzu, dzisiaj mam chytry plan, a żeby wam to nie zdradzić, napiszcie polonez w komentarzu, przypnę wam serduszko. Słuchajcie, może zagrywko jarkowo do was podlecę. Ostatnio Janina też do was zagrywko jarkowo podeszła. Kto zostawi mi subskrypcję, też na tej osoby kanał wejdę i subskrypcję mu zostawię. A czekajcie, pojadę do Jarka tędy. Bo muszę z Jarkiem przegadać pewien plan, słuchajcie, mam pomysł, żeby kupić ciągnik i go jest fajny ciągnik, znaczy fajny on nie jest, ale jest fajna kasa za niego. A z racji, że coś tam w tych ciągnikach zdarzało mi się dłubać, Jarek też dużo ogarnia, więc może za jego pomocą dałoby się ten ciągnik odrestaurować i troszeczkę się na tym wzbogacić, słuchajcie, bo on odłożony już 30 tysięcy polskich złotych, jak na ten moment. Kiedy ten ciągnik, za ile uda mi się go kupić, to zobaczymy. Ile będę musiał w niego wsadzić, też zobaczymy. Jak nie... O! Nie będę mieć kasy teraz? No to poczekamy i najwyżej za kolejną wypłatą ten ciągnik się do końca ogarnie. Ale pomysł jest dobry. Za chwilkę to zobaczycie. Muszę z Jarkiem ten temat przegadać, bo jeszcze Jarkowi nic na ten temat nie mówiłem. Teraz to Janina? E! Siema! A co ty robisz? Nic, muszę sprawdzić po prostu, czy korozja nie bierze i tak kombinowałem, jak to ogarnąć, ale ze sprzęgła strzeliłem i... Ty na balce. Nie, na razie jest dobrze. Wpuścisz mnie, bo ja mam tu temat do przegadania dla ciebie. Dobra, dawaj, wchodź, jak już musisz. Znaczy, no nie muszę, ale... Ale chciałbym, nie, wiesz? Nie, no dawaj. Czyli jak zwykle masz wielki problem, żeby swojego kolegę na podwórko wpuścić. Cześć. Dobra, to już nic nie chcę na razie. Żartuję, no co tam? Jeju, na żartach się nie znasz. Słuchaj, odłożyłem trochę pieniędzy. No? No i z racji na to, że pieniędzy trochę odłożyłem, to chciałbym otworzyć... Ile odłożyłeś? No, trochę. Chciałem otworzyć własną stację paliw z myjnią, z bistrem. No i też od razu będzie tam hotel, w zasadzie taki MOP. MOP Kolonia się będzie nazywać. Zaraz przy tej drodze ekspresowej, którą też niedługo będę budować. A teraz do rzeczy. Chcę kupić ciągnik. Na handel. Dlaczego ci ciągnik? Na handel. Jaki to ciągnik, gdzie on stoi, ile pieniędzy? Mam adres. Kurde, co to był Zetor? Jezus, taka padlina tu nie może stać. Weź. On tam stoi za 30 tysięcy, tylko on jest trochę rozwalony, ale myślę, że da się na nim uciąć jeszcze kilka groszy. Myślę, że optymalnie jakbyśmy tam za 24. Ale czekaj, ale daleko on stoi? Tutaj przy tych, zaraz przy komisariacie, przy OSP. Dobra, jaki to jest, kurde, ciągnik? Zetor? Jest Zetor. To. Jaka? 145? Znaczy 100? Dobra, no. 10045, tak mi się zdaje. Dobra, no to słuchaj, i on tu gdzieś niedaleko stoi? No. Za 30, tak? No. Ale na chodzie? Na chodzie, ale tam jest jakieś wycieki chyba ma i tam nakiernicza do poprawki. Ale powiem ci, że patrzyłem, części nie są drogie, ale da się zaraz. Stary. Ja lecę, bo muszę kupić ciągnik. Ty, to jak coś, to poszukaj czegoś innego, dobra? Bo ja lecę go kupić. Dobra? Nie, żartuję, to już dam ci zarobić. Zamykaj drzwi i siadę, jedziemy. Dobra, możesz pokierować. Okej. Ej. Jadaj. Cześć. No, więc... Już nie udawaj, że nie pali na strzała. Ja pierdziele, nie pali, naprawdę. No, trzeba kluczyk przytrzymać. Poczekaj, trzeba stąd wyjechać. Dawaj. Ale fajnie, serączko jedno kręcisz, ty. Ty, ja no. Jedno, bo ja tam, kurde, nie potrzebuję dwóch. Nie patrzyłem. I gdzie to się jedzie do tego gościa? Prosto teraz. Jakieś bramę zamknę. Fajniejsze błotniki można mu dać, nie? Takie rzeczy. Ale właśnie, no, cholera, ten polonez. I tam jakieś, wiesz, poszerzone błotniki. DJ Gaga. Wakacyjna miłość. O. Można dalej? Bo to nie mój klimat troszeczkę, wiesz? Prawo. Dobra. Prawo. Dobra, poczekaj, tutaj? Tak, prosto. Na skrzyżowaniu będzie w lewo i to chyba pierwszy dom zaraz po lewej stronie będzie. Dobra, i tu w lewo. Cholera! O kurde! Tu. O, tu, no. Ty, a gdzie tu zaparkować? Na stacji chyba, co? A, no to bramo, poczekaj. Wieś. Bramo, wieś, no co, będziemy... A nie możesz wjechać? A, poczekaj, ja weź... Wiesz, człowiek? Tu da radę otworzyć tą bramę.
Tak, możesz sobie otworzyć. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, co wam trzeba? Ja w sprawie ciągnika. Mógłby pan tą bramę otworzyć, byśmy wjechali? A, pan pisał, tak? Tak, dzwoniłem tam z panem. Chyba rozmawiać. Nie bardzo, to się chyba zapiekło. A jak tu do pana wjechać? Proszę pana, bo... Głupio mówić, no. A jak my teraz wyjedziemy stąd? Ja nie zaproszę. A może tyłem może tam? A jak sąsiad zazdrosny, ja to się tu handluję, że mi dobrze idzie. Czy z Pawą? Tak, zawiasy ze Spawą. Ogólnie sprawa już jest na policji. Był gdzieś u mnie taki Sylwester. Co pan gada? Mordęga i on mówi, że on będzie dochodził sprawiedliwości w tej Sylwester, sprawie. Sylwester, coś a to mi pewnie, się kojarzy. To pewnie razem na patrolu był z Mikołajem. Tak. Tak, ale tamten drugi to coś, jakieś ruletki, tak dalej, nie wiem. On mówi, że on musi lecieć szybko kołem zakręcić. A jak ja teraz... No to dobra, teraz wszystko hipotetycznie. Jeżeli kupimy od pana ciągnik, to jak ja mam stąd wyjechać? Tyłem może tam da radę. Myślę, że przeskoczymy. A który ciągnik? Ten po naszej prawicy, proszę pan, najbardziej po prawej stronie. Zetur? No, Ajax? To chyba, że te gumienko pana byśmy ustawili. I najwyżej po tym jakoś mi przejechał. Bo mi się już pan podobać, kurde, z tej gadki. Dobra, dobrze. Chycnij se, Jarku, chycnij se, oj. Ale nie rozumiem, o co chodzi, że z gadki, czy co? Panie, chodzi o to, że to... A tu więcej ciągników pan ma. Ja lubię takie dogrywski, nie? A to już tu jest wyjazd od OSP. No panie. Nie, no tak, ale pan się pytał o wyjazd na ulicę. To mogę to po tym polonezem... Panie! Jechać? A ten gdyby nie wyjechał, kurde. No wyjechał, a patrzył no, ten gdyby wyjechał, no ale mówiliście o wyjazd na ulicę, a dopiero tak przebiecie. Dobra. A ja nie wiem, czy jak pod górkę będzie jechał ten Zetur, czy on nie padnie, nie? Tu widzę MTZ, Masej i... Co to jest? No to jest... Belarus? Taki Belarus, no. Polecam go panu. Znaczy, ja tutaj do Zetora. A skąd jesteście? Tu z Kolonii. Z Kolonii tutaj. Z Kolonii. A to nie, to Belarusem bierzcie. A Zetor? I to idzie podoba, panie. W środku, no... no. A to, no to skurczyństwo, proszę pana? Odpali, dobra? Do robienia w polu, czy chcecie pod biznes jakiś? Biznes. Znaczy pana, biznes polowy. Ja tam przyjechałem tylko koledze wspomóc trochę. Ale on chce robić, proszę pana, biznes, no, tylko zremontować kasę jakoś przy nim, wie pan. Nie mów, bo zaraz będzie chciał więcej. W polu, normalnie, proszę pana, w polu, biznes polowy, ja mam małe poletko, zaraz, żeby trochę i przeorać, i zasiać, i zakultywować, nie? Proszę pana, on chce tak, pomalować, zremontować i za większą kasę sprzedać. No do pola to bym go nie brał też. No ty normalny jesteś, Jarek. No to kurde, to jest chłop. To ja cię wziąłem, żebyś ty mi pomógł. Swój no, chłop, no teraz pan będzie chciał więcej pieniędzy, bo wie, że ja chcę na tym zarobić. Nie będzie chciał, to swój nie chłop o to chodzi, tylko ja się ciebie pytam, ci mówię, żebyś ty mi zaraz tu nie wrócił z nim, nie, że to się zjabił. Było napisane, słuchaj, że wycie koleju, że turbina jest do zmiany. No, dlatego ci mówię, że chcesz powiedzieć, żebyś go zgasił, bo mało oleju jest. A, ci dolał, to od razu. Więc niech nie chodzi na pusto. Do pola czy coś, to się nie pchaj nim na razie, bo... No nie, no gdzie? Toś było napisane w ogłoszeniu, toś debilem chyba nie jestem. Mówię panu wprost. No. Proszę pana, można pana tu na boczek prosić? No. Gdzie już mógłbym na chwilkę z panem zagadać tylko? I co ma jeszcze oferować więcej ode mnie? No to stary, to jest taka przyjaźń, to tak chcesz pomóc? Stary, nie chcę tego ciągnika. To jest pierwsza sprawa. Proszę pana. Powiem panu wprost. No... Ten ciągnik, ten pan ten ciągnik chce użyć po prostu w celach wysadzenia go na odcinku na YouTube. On chce oddać go benzyną, proszę pana, zrobić taki materiał, wie pan, po prostu destrukcję. A to ten pan chce? Słucham? On chce tak zrobić? On eksplozję chce zrobić na YouTubie. Sprzedaj pan go po kosztach. Do mnie dzisiaj jakaś stara baba dzwoniła właśnie. Panie, zaczęła mi jakieś gadać głupoty o tym, że ona chce ten ciągnik kupić, bo ona będzie... Proszę pana, sprzedaj. Bo ona będzie robiła crash test, ona nazwała, nie? Sprzedaż pan go po kosztach, kurde, i tak panu tu zalega. Znaczy ja też jakoś tutaj ja nie zajedę sceny, nie wiadomo co, bo tak jak mówię, to stara baba ma jeszcze przyjechać, nie? Co pan gadasz? A jak się nazywa? Nie. Gdzie już możesz podejść? Ja już idę.
Za chwilę będzie Janina? Janina? O, pragnienia wybuchnie bomba. Jak pan powiedział? Janina. Janina? O, możliwe, no. I tak, co, zakonnica taka. Ten ciągnik? Rozpoznacie? No. To pan dzwoni, że już ten. Że kupiony, nie? No to poczekajcie, to zadzwonię, no co za problem. Pan dzwoni, że kupiony, żeby nawet się nie fatygowała, bo tu dwóch przystojnych kawalerów, bardzo elokwentnych, bardzo wyrozumiałych, przyjechało, żeby ten ciągnik właśnie zakupić. Nie, żeby się nawet nadziei nie robiła. I proszę pana, panie długowłosy, mogę pana od serca prosić, żeby po prostu pan tą cenę wyższą dla kolegi zrobił. No a dobra, jak chcesz to kupić, jak chcecie, to ja zadzwonię do niej. No kurde, znaczy tak, no ja już jestem o niego zdecydowany, nie? Tylko... No to czekajcie, ja zadzwonię. Zadzwoni pan coś, no da pan na głośnik, my posłuchamy. O Jarek, nic nie gadaj. Dobra. Witam proszę pani, ja chciałem zadzwonić w sprawie tego ciągnika. No ale tutaj wyjechała, a się zbieram, kurde, tego będę kupowała. Tylko się na stację tam zalecę, za połowę pana stacja jest, tak? Znaczy, proszę pani, ja chciałem tylko powiedzieć, że ogólnie już... No ten ciągnik jest sprzedany, nie? Bo takich dwóch... Elokwentnych. Elokwentnych. Przystojnych. Kolegów. Przystojnych, tak, właśnie przyjechało. I kupili. No, panie, ja od razu panu mówię tak. Jak panu kładę, nie wiem za ile pan tam wystawił tego, pan proszę matę. Proszę pana, ja panu kładę na stół 25 koła. Biorę i proszę pana, mówię to tak. U najbliższych... Co Jarek, przyznamy się? 15 sekund, że pana będzie pożar na największej kolonii i będzie po prostu wielkie boom robione. Zaraz będzie OSP się zjedzie. Nie słyszę. Będzie pożar, wszystko będzie. Proszę pana. Pan się rozłączy. Kto pana tak pierdzieli w tle? Ja poznaję ten głos. Dobra, proszę pani, ja będę już kończył, no tak, chciałem tylko poinformować, że ten... No, że będzie tutaj już sprzedane, tak? No, do widzenia. Dobra, rozłączyłem się, kurde. Znaczy, powiem panu tak, chciałbym też troszeczkę uciąć z tej ceny, tej, która jest w ogłoszeniu. No, bo to jednak dużo rzeczy jest, duży wkład finansowy ale dla uciąć. Niego. No, jak widać, maski brak. Proszę ale no, na ogłoszeniu nie było maski. Nie, no tak, no, to wie pan, to tylko ja stwierdzam fakty. Których, no, chociażby tego, że mało jest oleju, ja się boję jeszcze do domu, proszę pana dojechać. Ale czekaj, ile występuje po ogłoszeniu 32? Dwie... nie. 29,999 stoi. No to 30, no, w zakrągleniu. No to myślę, że tak 25... bym chciał go za tyle od pana kupić, nie? 25? No, 25. To baba dawała 25 też, nie? Znaczy to widzi pan, ale ja tu jestem od razu, ona będzie tu za jakiś czas dopiero. A pieniądze, proszę pana, nie śmierdzą. A i już nie wiadomo, czy kupi. I od pieniążków też dłonie nie bolą. No widzisz pan, ona by go wzięła, ona by go spaliła. Ja bym miał czyste sumienie, że mnie pan go nie wróci. Znaczy no ja chcę go na YouTube'a filmik nagrać, jak go wybucham po prostu, nie? Proszę pan. Pan też? Sprzedaj pan kolega ten ciągnik. No ja tu nagram taki właśnie film. Że za chwilę będzie eksplozja. Dobra, ludzie, wy jesteście wszyscy nieżywonięci na tej kolonii. No, 25. Raz 25, bierz go w cholerę. Dobra. Panie, sprzedaj pan koledze za 30 go. Trzymaj pan, jest odliczone 25. Może pan sobie przeliczyć. A co wniesie pan, to panu zdjęcie zrobię. Dobra. Stój, do przodu teraz do mnie. Robi pan mu zdjęcie, dobra. No. Jeszcze do przodu. Jeszcze. W lewo. Lekko. O, za mocno. I panie kolega się ustaw obok niego. Tam pozować, bo ja tu pozuję, proszę pana. Ale to, ale ja tu już robię pozy. Do czego to jest to zdjęcie? Jeszcze. Nie w tą stronę, po drugiej stronie. No Jarek, bo ja tu pozuję. Dobra? Bliżej podejście. Szkur. Pana bliżej? Proszę pana. No. Już. Ja nie wiem, do czego będą użyte te zdjęcia. Bliżej tego kolegi różowym. Łososiowym. Już? Jeszcze, no bliżej jego, nie dalej. Poczekaj pan, bo tamten z kadru wyszedł. No ja wiem, bo to żadna jeszcze nowość. Jeszcze bliżej, kolegi w różowym. Nie da się bliżej. Nie jestem G. Dobra, już.
Dobra. A jeszcze Dzień takie młodzieżowe. Dobra, umówkę byśmy podpisali, paniuśku. Ja biorę to i wysadam. Tylko panie, no... Ja od razu mówię, że na umowie tu jest napisane, że pan zapoznał się ze stanem tak. Ja nie chcę żadnego odprowadzania tego. Nie, no to nie będzie odprowadzania. To chyba pan tylko będzie słyszał kabum. Dobra. Bo ja nie owijam, bo jest to sprzęt stary. Dobra. I gówniany. Tak? Nie ma problemu, mi to pasuje. Dobra. Bo stare to je jare, proszę pana. Ciągniki to jak wino, im starsze są lepsze. Stare to je Jury! A to pali w ogóle? Pali. Pisujemy, daj pan tą kasę, ja sobie na jakąś liczę. No już dałem panu, pan przeliczy. A, dobra. Natomiast odliczyłem 25, bo tak myślałem, że tutaj będzie pan ten, że za to ją kupię. To 25 odliczyłem, nie? Dobra, ja to podpisuję. Drugą. Dobra, po umówce mamy. To wsio chyba. Także graba, proszę pana. I do zobaczenia. Ciągnikiem jest nie tak. No i żeby sprzęt się spisywał. Panie! Dobra, dawaj Jarek. Trzeba szybko jechać. A ty jedziesz nim? Co ty robisz? Co ty ćwiczysz, ty? No to ci gadam, że coś on nierówno chodzi, poczekaj, zgaszę go na chwilę. Dobra, dawaj, bo mi się też piekli. No zobacz go, zobacz jak to... No widzę, no. No fajnie, no działa jak działa, tak? Ważne, że działa w ogóle. Ja pierdzie, coś ty kupił. Dobra, ja dawaj, pierdzie. Dawaj mi to. Masz padlino. Dobrze jedzie. Oj, to podszarpuje. To musi się rozgrzać. Podszarpuje. Panie, czy on na pewno na rozgrzany będzie dobrze chodził? Dobra, dawaj. Tak, jak się rozgrzeje, będzie chodził. Jarek, mogę u ciebie na razie tam gdzieś ten? Byśmy podziałali z nim coś, co? Ty, można coś podziałać, to dawaj do mnie na gospę. Dobra, to wysiadaj po lewej. Do widzenia. Ja biorę Poltka. Bierz. Kurde, kupiłem cię, ale na jak ja patrzyłem na ogłoszeniach, to taki to 40 to jest minimum. Znaczy tam 35-40. Ale niektóre sztuki to po 50 par, bo po 60 stały. Bo to myślałem go fajnie tutaj zrobić, słuchajcie. Znaczy na pewno za taką dużą cenę tego nie sprzedam. Należy, żeby go silnikowo ogarnąć. O skurczybyk, aż tu słyszę, ty. Ale pociął. Aż tu radio słychać w Polonezie, ale dudni. No. I wiecie, tu jakieś błotniki zaraz dać, tu go przemalować, tu go umyć. Odrestaurujemy go, picuś, glancuś będzie, słuchajcie. Więc mam nadzieję, że ogarnę to szybko, tanio i szybko. To są trzy warianty, które chcę spełnić. Szybko, tanio i szybko. Czy jest dobrze? Jest tanio. Nie, czy jest tanio? Jest tanio. Czy jest dobrze? Jest tanio. O, Janina. Drazuj tę drogę. Jest... O, zgas. Dobry. Hej. Czajnik kupiłem. Nie gadaj. No, tylko to na ten. Na biznes, nie? Tego trzeba silnikowo ogarnąć, jak jarniczo i biznes będę kręcił. Ty kupiłeś ten ciągnik? No. Dosłownie przed chwilką. A ja już do chłopa wysłałam SMS-a, że jadę mu zęby wybić. No ja słyszałem, jak Janina z nim gadała przez telefon. A to wy u niego byliście? Tak, no my. Gdzie ja mogę zaparkować? Skór mi zabrał. Patrz co robi, skurkowany. Ja tu wjadę. Cześć, Patinko. Mogę tutaj wjechać? Nie, proszę, nie. Janina. Dobra, zmieszczę się. Dobra, niech on tu sobie stoi, my z Jarkiem będziemy przy nim sobie na spokojnie grzebać. I myślę, że na bieżąco będę was informować, co po prostu się dzieje, jak przebiegają prace. Możecie by się w końcu, kurde, uspokoić? Zostaw mnie! Mój samochód na gnój dał. Ale poczekaj, ja zrobiłem formie to w chipu, jak dzieci, a ty jak dzieci. W chipu.